wiecie, można zrobić, jak ktoś się dobrze postara, o tak tym. Prawda? Można? Można. Bo jak ona twardego jak skała, no to tak nie wejdzie dobrze, nie? A tak to się ślizgnie ładnie. Co poradziłbyście osobom, które chciałyby zacząć działać w waszej branży? Po ananasie słodki smak masie, to jestem dużo prawdy. Spróbujcie się gdzieś kupować za pieniądze raz. I powiedzcie, czy było łatwo, nie? Bo moim zdaniem trzeba mieć naprawdę twardą psychę i tak dalej, nie? To nasza robota jest taka light. I czy rozmiar ma znaczenie u chłopaka? Tak się mówi. A nie ma ładniej po polsku nie. Co was najbardziej podnieca? 3 minuty m***ki, 7 minut dobrego m***kania, 3 minuty m***kę i dokończyć dobrym m***em. Każdy powie, że dobra cyfra facet. Zaczynamy od pierwszego przełamania tabu, który boli wielu mężczyzn. Czy rozmiar ma znaczenie u chłopaka? Ja uważam, że najważniejsze, żeby był zdrowy i twardy. Kobiecie można zrobić, jak ktoś się dobrze postara, o tak tym. Prawda? Można? Można. Mężczyznom wydaje się, że... No tak naprawdę błędnie wydaje się, że są bardziej wartościowi, kiedy ich penis jest większy. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że zbyt duży penis na przykład dla mnie jest bardzo często problemem w moim związku z Marcinem, bo bardzo często występują u mnie bóle. Porównajcie seks za kamerą do seksu prywatnego, takiego nie na... po prostu. Nie, no tak, rozumiem. Co ty powiesz? To... Co, mięso, może myślisz, że my już po prostu nie wiemy, co to znaczy prywatny seks. Po prostu sobie, co to jest prywatny seks? Nie, nie słyszałam o tym. Nie, to my ze starym się czasami, znaczy no, czasami się śmiejemy. U nas to tak wygląda, że w prywatnym życiu czasami nawet nie ma ani gry wstępnej, ani nic, tylko spodnie opuszczone do kolan, bez skarpety, czasem butów nie zajmujemy, jazda. Doszli, dziękuję bardzo, do widzenia, wszyscy zadowoleni. Rozróżniamy właśnie nasz prywatny seks na seks, który ma być w sumie tylko dla Marcina, dla jego zaspokojenia, kiedy ja po prostu nie mam ochoty na własny orgazm, ale nie mam problemu z tym, żeby dać jemu zaspokojenie. Albo też nasz wspólny seks, kiedy ja też chcę uprawiać seks i też chcę mieć orgazm i też chcę, żeby mi było przyjemnie. I wtedy staramy się to jak najbardziej celebrować. Ten seks jest bardzo długi, bardzo namiętny, jest tam bardzo dużo miłości. Ile trwał tak najdłużej? Wtedy właśnie nie liczy się czasu, no, więc ja nie jestem w stanie powiedzieć, no wtedy... 10 godzin. Nie, u nas rekord jest 10 godzin, ja nie żartowałam. Wow. Opowiedz o tym, no. ile kalorii spaliłaś, miałeś jakiś zegarek wtedy? Wtedy też były wspomagacze, tylko troszeczkę inne, ale no, mówię, to był nasz rekord, że po prostu, że przez 10 godzin tylko ewentualnie woda albo jak, tak, jakieś troszeczkę coś inne, to się w sumie nie dziwię. Czy głębokie gardło jest też przyjemne dla dziewczyny, czy to jest po to, żeby chłopaków zadowolić? Jak ja jestem bardzo podniecona, to lubię. Tylko też musi być odpowiednia pozycja. Jak jest czasami taki właśnie hardcore klimat, to fajnie się tak mocno zaślinić, że łzy płyną i tak dalej. Ale nie zawsze, nie? Czasami może być ten odruch taki wymiotny, czasami możesz nie mieć ochoty być aż tak wykorzystanym, to... Wykorzystany. No bo nie, no bo to jest no kwestia, tak, że tak, musisz się naprawdę oddać, żeby ktoś cię wykorzystał. No tak, to właśnie, no są takie dwa wymiary. To tak jak powiedziała Chihuahua, że jak jest bardzo podniecona, to może to ją jeszcze bardziej nakręcać, więc ogólnie może to nas podniecać psychicznie po prostu ta sytuacja, mimo że ja tak po prostu nie mam, ale jeśli chodzi o samą taką czystą przyjemność cielesną, no to nie, no bo gardło nie jest w jakiś sposób nie wiem jak to powiedzieć, unerwione, czy nie ma tam jakichś tych receptorów przyjemności, żeby po prostu wkładanie czegoś do gardła miało nam no, dawać jakieś takie fajne uczucia, więc ja akurat nie jestem tego fanką i oczywiście robię to, kiedy muszę, ale trochę mnie to denerwuje, szczerze mówiąc, i ja w ogóle też bardzo szybko mam odruchy wymiotne. Aha. To jest mój problem. No i kiedyś też, uprawiając prywatny seks, zwymiotowałam w trakcie właśnie. Tak. I byłam wtedy młodą dziewczyną i myślałam, że po prostu, że to będzie coś takiego obrzydliwego dla tego mężczyzny, ale on powiedział, że mu się to podobało. Więc to, wiecie, no u mnie to wygląda w ten sposób. Nie przepadam. U nas, jak dochodzę zawsze, to stary staje od góry i mnie da, ale wtedy tak? Jest łatwiej dojść, tak. A też macie tak, że właśnie, no bo jak tak od przodu, to nie no to, 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 to
teraz musisz się złapać. To znaczy, wiesz co, są różne penisy, które mają różne kształty, możesz sobie potem kiedyś sobie przyczaić, że niektórzy mają tak jakby wolne u podstawy, że on się może załamać, że jak koleś przyciśnie twoje... Nie. Że jak koleś przyciśnie twoje głowy, to on tak jakby wpadnie, nie? A nie wszyscy mają takie. Niektórzy mają takie twardo... Ale tak, jak są twarde, to ja właśnie chciałam też powiedzieć, czyli ogólnie w takiej pozycji... Jak jest miękki, to wejdzie. I to my czasem, jak musimy to robić, to ja mówię, Marcin, spraw, żeby on był miękki, trochę bardziej miękki, bo jak on ma twardego jak skała, no to tak nie wejdzie dobrze, nie? No. A tak to się wślizgnie ładnie. Tak mogę powiedzieć? Wślizgnie? Tak, no tak. Ładnie. Dobra, to jaka jest wasza recepta na dobry seks? Ja uważam, że recepta na dobry seks to jest to, żeby nie wstydzić się seksu. I tutaj mówię po prostu o takich, mówię do ludzi takich normalnych, przeciętnych gdzieś tam, którzy mnie słuchają, żeby rozmawiać o seksie przede wszystkim, bo nie ma nic gorszego tak naprawdę niż taki seks, który jest pełen i różnych znaków zapytania, różnych przemilczenia czegoś, różnych takich niewiadomych, kiedy pary pomiędzy sobą nie rozmawiają o tym, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co chcę, żebyś robił, co chcę, żebyś robiła, i wydaje im się, że seks to powinno być tak jak w filmach, jakiś po prostu w takim, jakaś taka piękna, ekscytująca sytuacja w pełnym milczeniu i że każdy się domyśla, co ta druga osoba chce i co jest sprawia przyjemność i wszyscy pięknie dochodzą. No tak to nie wygląda. Trzeba pracować nad seksem, nad wspólną przyjemnością i w inny sposób niż poprzez rozmawianie o tym tego nie osiągniemy. No i też taka rozmowa otwarta o seksie sprawia, że coraz lepiej się znamy i coraz bardziej komfortowo się ze sobą czujemy w łóżku. No i to jest też według mnie recepta na dobry seks, żeby czuć się w pełni ze sobą komfortowo. A ja tak spróbuję. 3 minuty m***ki, 7 minut dobrego op***ania, 3 minuty wciskę i dokończyć dobrym a***em. Każdy powie, że dobra recepta facet. Super. To damy na wstęp. Na pewno. No taki pękar. Ja tutaj jakieś kurde skranie w banie, nie? Musimy dać już następne pytanie. Ale nie miałam nic do tego, to nawet mówię troszeczkę inaczej, tylko podejdziemy. Czy miałyście jakąś nieprzyjemną sytuację związaną z rozpoznaniem was na mieście przez fanów? Same przyjemne. Na przykład czasami czekają na nas jak z kina, wychodzimy, żeby sobie zdjęcie zrobić. Kiedyś była taka śmieszna akcja, że był sobie taki ojciec z synem, ojciec nie wiem, miał ile, 30 lat, 25, coś takiego. Ojciec około 50, może 60 i właśnie, że mówi, kocham waszą twórczość, nie, ale fajnie, że chodzimy do tego samego sklepu robić zakupy. Mój ojciec też was ogląda. A my tacy, super. Fajnie, fajnie. Jeśli chodzi o nas, no to my jeszcze nie, dlatego że my tak naprawdę swoje wszystkie portale z grafią otworzyliśmy na Polskę jakoś zaledwie 4 miesiące temu, więc musi jeszcze upłynąć trochę więcej czasu, zanim w ogóle Polacy nas poznają. No to najlepsza forma antykoncepcji według was? Wazektomia. Dla mężczyzn? Dla kobiet spirale albo podwiązanie jajników? Spirale bardzo sobie cenię i polecam. Jaka kategoria najbardziej się opłaca? U nas jest najczęściej oglądana. Najczęściej oglądana, mi się wydaje, wielu mężczyzn, jedna kobieta. Największe wyświetlenia robią na wszystkich. Znaczy no... No u nas na przykład, no ale mi się wydaje, że takie filmy, gdzie jest jakieś gang czy coś takiego, no to zawsze są mocno punktowane. Jak wygląda backstage filmów nagrywanych w miejscach publicznych? Czy macie jeszcze jakieś ciekawe sytuacje z tym związane? Ojejku, u nas na filmach na przykład można przyczaić, że ktoś gdzieś przebiegł czy coś, że widział. No nie, naprawdę wiele razy nas ludzie przyczaili. Zdarzało się. Była krępacja? Nie, beka. Co nie możemy płakać, nie? Ktoś, widzieliśmy, że ktoś się zaśmiał. Myśmy się zaśmiali. Jeśli chodzi o plażę, no to tam bardzo ciężko było nam kręcić ten film, bo bardzo, bardzo nie chcieliśmy, żeby ktoś zobaczył. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jest to plaża i środek dnia i mamy taką świadomość, że chodzą tam po prostu też dzieci albo rodzice z dziećmi, więc to nie jest takie o he, ktoś zobaczy, no to nic. I dlatego dosłownie co minutę biegliśmy, Marcin w jedną stronę na zwiady, ja w drugą i po prostu biegliśmy czysto, czysto i dalej po prostu wracamy do sceny i no było to takie bardzo wymagające i naprawdę czuliśmy się, jakbyśmy robili coś złego, nie? Bo
Chaciłka to miała grubo tam raz, jak opowiadała o Hiszpanii, czy na wywiadzie naszym zobaczycie to. Ale nie, na przykład kiedyś nagrywaliśmy film u nas w lesie i ja nie wiem, czy jak pielgrzymki były, nie wiem, o co chodzi, bo ludzie tabunami przechodzili. Już na sam koniec znaleźliśmy jakąś fajną miejscowy i stało jakieś dwóch Ukraińców, ja mówię, widzą, nie widzą, jak się wychylą, to widzą, mówię, jak długo, trudno, niech patrzą, mówię, nie mam siły. Co was najbardziej podnieca? Tatuaże u mężczyzn. Uwielbiam. To jest taki mój, coś, co mnie bardzo podkręca. Najbardziej po prostu chyba podnieca mnie sama relacja i miłość. Co poradziłyście osobom, które chciałyby zacząć działać w waszej branży? Ja bym poradziła, żeby zacząć od kamerek. Bo najfajniejszą relację możesz złapać z ludźmi i wtedy masz taki od razu feedback, czy się komuś podoba, czy się nie podoba i możesz wiedzieć, na co być przygotowanym w kolejnych częściach nagrywania. Czasem zdarza się, że piszą do mnie jakieś osoby i proszą o jakąś radę i zauważam często, że to są bardzo młode osoby, nawet takie, które mają 20 czy tam 21 lat i ja zawsze radzę im, żeby zaczekali jeszcze przynajmniej kilka lat, nawet do takiego 24, 25 roku życia, żeby po prostu utwierdzić się na 150%, że tego chcą, no bo jeszcze no mam wrażenie, że jak tak psychika człowieka jeszcze się rozwija i naprawdę w wieku 21 lat może nam się wydawać, że coś chcemy, a będziemy mieli te 24-25 lat i uznamy, że to była totalna głupota, więc uważam to za taką bezpieczną granicę do podejmowania tak poważnych decyzji. Wasz najbardziej zwariowany seks. Stary, dawaj, którą historię przypominamy? Chorwacja czy Chorwacja? Pierwsza czy druga? Nie, to mieliśmy kiedyś, tak jak już wcześniej mówiłam, spotkanie z Tindera z takim bardzo dziwnym typem. Z którym poszliśmy się spotkać na wino. W sumie to nie, dobra, to jest akcja z seksu. Ktoś byłby. Że już wypiliśmy sobie troszeczkę winka i tak dalej, ziomek ściągnął spodnie, daje nam gumowe rękawiczki i mówi, włóżcie mi palce w d***. No, a długo się nie zastanawiając, mówimy, dobra, jazda, lecimy, nie robiliśmy tego jeszcze nigdy. Tego jeszcze nie było. Tak, i koleś mówi, że ja się muszę jeszcze raz wypłukać, bo chyba nie jestem do końca czysty. No, i poszliśmy się z nim wypłukać, nie wiem czemu kazał nam być cały czas przy sobie, dobra, ale nieważne, jedzie się lewa przy nas. No, i na, jak już sobie zrobił tą to sobie włożył lejek w tył i stary mu na s***a do dupy. Potem było to, bo on powiedział, że to jest jego fantazja, że to poprosił. No i na sam koniec jeszcze przyniósł wszystkie rzeczy z kuchni i poprosił, żebyśmy mu składali. I wy to wszystko robiliście? Tak. Twardo. Tak, na zawahania? Nie. Troszkę blado tak naprawdę wypadniemy przy tym, co opowiedziała Chiłowa. Tu ciężko przebić. Tak, ciężko to przebić i naprawdę tutaj korona najbardziej crazy, sexy, crazy couple, no to powinna wylądować na waszych głowach, ale tak z ostatnich takich, można powiedzieć, dość szalonych stosunków, no to przypominam sobie, jak zrobiłam Marcinowi, nie wiem jak to ładnie powiedzieć po polsku, handjoba. Jak byście to powiedzieli? Blowjob? Handjob, ale jak to? No co mam powiedzieć? Zwaliłaś mu konia. Ale to jest takie... tak się mówi. Zwaliłam mu konia. Ręczna robota. A nie ma ładnie? Po polsku nie można jakoś tego powiedzieć. Nie, po prostu. No dobra, okej, zwaliłam mu konia. Tak, w samochodzie w środku korku w centrum Warszawy. I to było... Na autobusu się patrzy lepiej. No nie, no nikt nie zauważył, tak, to właśnie nie, było tak, takie tak. Fajne, że ci ludzie w tych korkach, w tym korku, gdzieś tak wiecie, po południu byli tacy zjebani, tacy zmęczeni, tacy kurde, a my tam po prostu mieliśmy świetną zabawę. Ja oczywiście wpadłam na ten pomysł i namówiłam Marcina, on na początku był taki, no nie wiem, Kamila, a ja nie, dawaj. Co zrobić, by sprawa była smaczna? I czy jest tak, że ona po prostu może nie być smaczna? Nie palić papierosów, nie jeść mięsa, bo po mięsie jest taka niedobra. W papierosach też, po alkoholu też, po różnych używkach też jest niedobra. Jeść dużo owoców i się śmieją, że po ananasie słodki smak ma się. To jestem dużo prawdy i takie owoce, które mają dużo kwasu owocowego. Na przykład jak jest dużo ananasa, kiwi i tak dalej, to jest naprawdę smaczniejsze. I taka, co sobie w jajkach postała na przykład tydzień, tak.
do wyrzucenia, na pewno nie do połykania, bo to wiadomo, że to będzie niesmaczne. A taka świeżutka to... Tak, to prawda, to akurat jest prawda. I ja się tutaj ze wszystkim zgadzam właśnie, co mówi Chihuahua, właśnie te wszystkie rzeczy, które wymieniła, które mogą powodować gorszy smak i które mogą powodować lepszy smak, ale trzeba pamiętać, że sperma to nigdy nie będzie jakiś soczek po prostu ananasowy i to nigdy nie będzie jakiś po prostu pięknie, wspaniale smakowało. No i to trzeba mieć na uwadze. Nie, ja lubię tak sobie tak. Ale stożki z kobiety są wspaniałe. No też to, no, ale to też jest to specyficzne, no. Powinno mieć to jakiś swój smak, no ale też nie oszukujmy się, że nie jest to truskawka, o to chodzi. No tak, no. Sperma nie jest truskawkowa, no i tyle, no. No. No to swój smak. No ale tak, i ale... się o sobie bardziej podoba. Nie, tak. Uważam, że jeżeli mężczyzna dba o siebie i w ogóle i fajnie się prowadzi, to jest to po prostu, to no smaczne. Aha, to ja uważam, że może to być neutralne i ten smak może nie przeszkadzać i być w miarę okej, okay, ale dla mnie nie jest, nie będzie to nigdy smaczne, bo dla mnie smaczne to na przykład jest tort czekoladowy, nie? To jest dla mnie coś smacznego. Ale... Może ja po prostu coś ze mną jest tak. Nie! Chcesz smakować jak tort czekoladowy? No właśnie, to... Nie wiem, czy mi się to uda. I ostatnie pytanie, czy Polska jest gotowa na to, żeby stała się potęgą na świecie? Myślałam, że pytanie będzie bardziej szło w stronę, czy jest gotowa nas przyjąć? Tak, dokładnie. To też, może to też. Czy Polska jest na nas gotowa? Na nas może tak, ale żeby być potęgą, o, jeszcze daleka droga przed nami. W ogóle nie wiem, czy Polska ma szansę, żeby być potęgą na jakimkolwiek polu, tak naprawdę. A dlaczego? Nie, to ja uważam, że... Potencjał zawsze jest. Dlaczego? Nie? Co my jesteśmy jacyś gorsi od innych? Nie, ale potęgą, no to wiesz, no potęga to jest takie ogromne słowo, no możemy być dobrzy w różnych rzeczach, ale potęga, no to tak... No mamy piękne kobiety, prawda? Możemy być potęgą. Piękny mężczyzn mamy? Tak, tak. No, no jesteśmy potęgą, potęgą pięknych tak, ludzi. Tak, jest potencjał. Tak, tak. Ale głowy trzeba otworzyć wszystkim, to dajmy nam jeszcze z 200 lat, może. Tak, tak, tak. Pisa dojdzie też powiedziałam tak, tak. Chociaż myślę, że 200 lat temu podobnie ludzie myśleli, że 200 lat później będą ludzie bardziej wyzwoleni, a nie wiem, czy to się stało. Mi się wydaje, że najgorszym błędem w Polsce jest myślenie, że aktorka to k***a. To jest chyba takie najgorsze, ale co ja też, ludzie mają w bani wtedy. Ale ja też uważam, że nie można mówić, że ja jestem lepsza od stripzerki albo od kogoś innego. Tak. To, jeżeli ktoś pracuje jako eskorta, to ja chylę czapkę z głów, naprawdę to jest tak ciężka robota, że nikt nie powinien mówić, że o k***wa i tak dalej, ona się ruchu. Spróbujcie się kiedyś przyjechać za pieniądze raz. Mhm. I powiedzcie, czy było łatwo. Nie, bo moim zdaniem trzeba mieć naprawdę twardą psychę i tak dalej, nie? To nasza na robota jest taka, lajcik. No, psychikę na pewno. No tak, no bo my tutaj ze swoimi partnerami po prostu w bezpiecznym środowisku i tak dalej, no wiadomo. Mi się też wydaje, że część ludzi, którzy tak mówią, niekoniecznie tak naprawdę uważają, bo właśnie ja tutaj w ten sposób się też wypowiadam, że tak naprawdę jeżeli gardzisz kimś, no to nie jesteś w stanie sobie do tej osoby zwalić konia i nie stanie ci do kogoś, kim tak naprawdę gardzisz, więc jeżeli tak naprawdę robisz sobie dobrze do no a potem opowiadasz gdzieś tam innym ludziom, że ty gardzisz tymi aktorkami, to nie jest prawda, ty nimi nie gardzisz, bo ty tak bardzo się nimi jarasz, że aż dosłownie ich przynosi, spuszczasz się nad nimi. No więc myślę, że czasem jest to taka hipokryzja i chęć bardziej takiego wejścia w dupę innym mężczyznom i pokazania, że o, jazda z tymi a z drugiej strony każdy i tak skończy wieczorem spuszczając się do tych k***ów i tak naprawdę marząc o nich i no i to jest po prostu hipokryzja. Tak. To co, w takim razie jeszcze raz dziękujemy za oglądanie, a więcej dziewczyn dowiedzie się w ich wywiadach, może są już na kanale albo wkrótce będą, także nie czekajcie, dajcie suba i wbijajcie po więcej materiałów. Dziękuję, było super, naprawdę. Dzięki.